Witam. Dzisiaj chciałem pokazać, jak zrobić żonki z bibuły. Jest bardzo proste do zrobienia. Zaczynamy. Trzeba wziąć jakiś marker. Owinąć bibułę tutaj dookoła. Żółtą. Też pasek jest 12 cm długi i 6 cm szeroki tutaj u mnie. To zakręcamy wszystko. Tak jak taki cukierek, powiedzmy. By to razem się trzymało. A następny, ten drugi, to samo jest, 12 cm długości, 6 cm szerokości, zginamy na pół. Teraz jeszcze raz na pół. Jeszcze raz na pół. Obcinamy sobie teraz tutaj te końce. Coś takiego. Można przyciąć. Rozkładamy. Znowu. Bierzemy to tutaj. Robimy to samo. Znowu nakręcamy. To na to. I to samo. Tutaj też skręcamy. To wszystko razem. Teraz, ja nie mam, ale najlepiej do tego jest wziąć całą zieloną słomkę. I tutaj brakuje. Można jeszcze to kleju tam do tego dodać. Ściągamy to. I rozkładamy sobie. I wyszedł nam żonkiel.